Anna Eismont, wielokrotna reprezentantka Polski. Pani Aniu, to nie przypadek, że jest Pani opiekunką reprezentacji Hiszpanii podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w Polsce. To znaczy, jeżeli mam być szczera, to troszeczkę przypadek. Troszeczkę przypadek, bo mój kolega, który opiekuje się zespołem niemieckim, Wojtek Chmielewski, on mnie poniekąd jakoś to wszystko wprowadził. No a w związku z tym, że przez wiele lat mieszkałam w Hiszpanii, znam język hiszpański, gdzieś ten świat piłki ręcznej nie jest mi obcy. Znalazłam się tutaj. A no właśnie, jakim zespołem jest Hiszpania, która tutaj gra? Chyba dobrze ich pani poznała przez te kilkanaście dni. To znaczy, muszę powiedzieć, że to jest zespół bardzo zdyscyplinowany. Nie gwiazdorzą, nie mają jakichś, nie wiadomo, dziwnych wymagań. Skromni, ja ich tak z boku widzę, prawda? Skromni. Ja mogę w samych superlatywach o nich mówić. A kibice, czy nawet z Polski, dość na pewno dobrze znają Juliana Aginagaldę, trenera Manolo Cadenasa, więc czy pod hotelami no, często się zdarzało, że grupka kibiców autografy dość długo wyczekiwała? Tak, zdarzało się, szczególnie we Wrocławiu, bo tutaj może, nie wiem, czy kibice nie mają takiego dostępu tutaj pod Hiltonem, ale we Wrocławiu praktycznie każdy jeden wyjazd na trening, na mecz, czekała grupka ludzi, zresztą nie tylko od nich, praktycznie cały zespół tam był wychwytywany do składania autografów. Generalnie praktycznie wszystkie ekipy chwalą poziom organizacyjny tutaj tych mistrzostw. Czy tak jest też w przypadku ekipy hiszpańskiej? Ja tak samo. Ja spotkałam się tylko z pochlebnymi opiniami na temat organizacji. Tutaj Hiszpanie pod każdym jednym względem wychwalają, pod względem organizacyjnym. Przepraszam bardzo. Mówią, że naprawdę nie ma się do czego doczepić. Choćby się nawet chcieli, nie ma się do czego doczepić. A też pewnie pani ma kontakt z hiszpańskimi mediami, czy była jakaś wolna chwila, żeby do internetu czy do gazet zajrzeć, czy właśnie co oni piszą na temat tego turnieju? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie rozmawiałam tutaj, ale no tak jak mówię, podejrzewam, że tak jak jest to, jak krąży opinia pochlebna wśród zawodników, wśród trenerów, wśród służby medycznej, podejrzewam, że oni są również tego samego zdania. Czyli tylko kurtuazyjnie zapytam, pani Anna Eismont w finale będzie trzymała kciuki za Hiszpanią. To znaczy, tak, muszę powiedzieć, że gdzieś tam poniekąd Niemcy są moją jakąś trzecią ojczyzną, bo mieszkam na dzień dzisiejszy w Niemczech i wybrnę w ten sposób, niech wygra lepszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.